Będziemy kontynuować nasze studium na temat dni ostatnich i powtórnego przyjścia Jezusa. I przejdźmy do Mateusza, rozdział 24, kiedy to uczniowie zapytali go, kiedy to świątynia zostanie zburzona. W wersecie 2 i 3. Oraz kiedy będzie jego powrót, to znaczy pod koniec wieków. I Pan Jezus odpowiedział na te dwie rzeczy i w odpowiedzi, przyglądaliśmy się temu ostatnim razem, powiedział, że będzie ogromna ilość zwiedzenia w dniach ostatnich. I to jest taka rzecz, którą podnosił co chwilę w swoich przemówieniach. Również Paweł powtórzył to w 1 Tymoteusza, 4 rozdział, jak również powiedział o tym później w 2 Tesaloniczan. I chciałbym również wam powiedzieć, pokazać jeszcze inny kawałek w 2 Tymoteusza 3, w szczególności jeśli chodzi o dni ostateczne. To jest 2 Tymoteusza, rozdział 3, werset 1. A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy, a tłumaczenie Żywa Biblia mówi, a to wiedz, że będzie trudno być chrześcijaninem w dniach ostatecznych. I dlaczego będzie trudno być chrześcijaninem? Jest to dlatego, że będzie dużo prześladowań i takie prześladowania na pewno również będą. Jednak bardziej niż prześladowania jest napisane, że diabeł przychodzi jako lew ryczący. Piotr w pierwszym liście tak to ujął, 5 rozdział. W objawieniu jest to smok, ale również wąż w Księdze Rodzaju, 3 rozdział i w objawieniu 12. Zatem kiedy przychodzi jako lew, to jest jako prześladowanie, natomiast kiedy przychodzi jako wąż, to jest zwiedzenie. To są dwie takie bronie szatana, prześladowanie i zwiedzenie, po to, aby nie dopuścić, by ludzie podążali za Jezusem. A zatem, kiedy mówi tutaj w 3 rozdziale 2 Tymoteusza, że w ostatnich czasach będzie trudno być chrześcijaninem, to jedną z tych rzeczy, jakie wspomina do 12 wersetu, to jest prześladowanie. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie, będą prześladowani, ale jednak mówi dużo więcej tutaj o zwiedzeniu. I prześladowanie jest wspomniane w 12, a zwiedzenie w 13. W 13. Ludzie zaś źli oszuści będą brnąć w gorsze zło, zwodząc i sami będąc zwiedzonymi. Tacy będą zwodzić innych, ale też sami siebie. Tak więc prześladowanie i zwiedzenie, dwie rzeczy wspomniane w 12 i 13. I te dwie rzeczy będą rozpowszechnione w dniach ostatecznych. I kiedy mówi, że te trudne czasy nastaną, to nie mówi w głównej mierze o prześladowaniach. On bardziej odnosi to do zwiedzenia. I mówi on tutaj o ludziach wierzących w wersecie 2, że wielu ludzi, którzy określają się jako wierzący, którzy deklarują się być chrześcijanami, którzy siedzą w kościołach, że w głównej mierze tacy będą miłujący sami siebie. I są tu wspomniane takie cztery typy miłujących. Miłujący siebie, miłujący pieniądze, 4, miłujący przyjemności oraz miłujący Boga. Cztery takie typy miłujących i tylko jeden z nich jest taki właściwy. Prawdziwy chrześcijanin musi być miłującym Boga. Jednak zamiast by być miłującym Boga, wielu będzie miłujących sami siebie, miłujący swoje prawa, swoją reputację, swoją godność. Jednym z takich łatwych dowodów na to jest, jak łatwo jest takich obrazić. Tylko ten, co kocha samego siebie, szybko się obraża. Jednak ten, który nie miłuje siebie, ale miłuje Boga, nigdy się nie obraża. Czy to tym, że ktoś coś powiedział, czy to tym, że ktoś czegoś nie powiedział o nas, lub też, że ktoś coś nam uczynił, albo też, że nam czegoś nie uczynił.
Obrażamy się wtedy, kiedy coś nas dotyka. Nasze ja zostaje wtedy zranione przez sposób, w jaki ktoś nas potraktował, lub też usłyszeliśmy, że ktoś coś mówił o nas za naszymi plecami. Miłujemy siebie tak bardzo. I o kim tutaj mówimy? Czy o niewierzących? Nie. To są tak zwani wierzący, którzy nigdy nie zrozumieli, co to znaczy, by wziąć krzyż i położyć swoje ja na śmierć. Ponieważ w dniach ostatecznych będzie bardzo mało głoszenia o krzyżu, o umieraniu dla życia swojego ja. To jest bardzo rzadko dzisiaj spotykane, a już najmniej w tych chrześcijańskich telewizjach. A zatem, kiedy nie ma właśnie takiego głoszenia o umieraniu dla swojego ja, to ja wtedy właśnie zakwita. I wtedy właśnie wielu wierzących nawet nie zdaje sobie sprawy, że nie możesz podążać za Jezusem, jeśli miłujesz swoje ja. I tacy myślą, że możesz miłować swoje ja i podążać za Jezusem. I spójrzcie na taki ogrom wierzących, którzy się właśnie obrażają i nawet nie mają tego odczucia, że jest to okropny grzech. I mówią wtedy, o, on mi coś złego uczynił, to mnie zraniło. No właśnie, zraniło, bo jesteś niewierzący. Nie jesteś uczniem Jezusa i dlatego właśnie masz prawo, by się obrażać, by być zranionym. Jeśli jednak jesteś uczniem Jezusa, to nie masz prawa, by być zranionym. Jezus nigdy nie czuł się zraniony, nawet wtedy, kiedy mówili mu, że jest księciem demonów. Cóż zatem oznacza, by być uczniem Jezusa? Będzie naprawdę bardzo niewielu ludzi, którzy zrozumieją, co to znaczy wziąć krzyż i podążać za nim. Będzie właśnie bardzo trudno być chrześcijaninem, dlatego że będziemy otoczeni przez tak zwanych chrześcijan, którzy mniemają, że są pełni Ducha Świętego, którzy mówią na językach i jednocześnie się obrażają. I to z powodu, że ich imię zostało sponiewierane. A Jezus naucza nas, kiedy mówimy Ojcze nas, święć się imię Twoje, to mamy zapomnieć o naszym imieniu. Na dniach ostatecznych chrześcijanie bardziej będą zwracać uwagę na swoje własne imię. Na ten przykład, czy wiecie, jak bardzo sponiewierane jest imię Jezusa w Indiach dzisiaj? I to jakoś nie rani wielu ludzi, którzy uważają się za chrześcijan. Ale kiedy tylko raz ich imię zostanie sponiewierane w błocie, o, to wtedy to ich rzeczywiście zaniepokoi. Lub też imię ich cudownej córeczki zostanie sponiewierane. Oj, to ich również wkurza. Jednak sponiewierane imię Jezusa w całym kraju jakoś ich nie rusza. Czy myślicie, że tacy są uczniami Jezusa? Nie. Ale tacy zasiadają w kościele. I tacy uważają się za nowonarodzonych. Uważają, że kochają Pana. I to jest taka niesamowita rzecz, którą diabeł zrobił, że ich zwiódł. W taki sposób, że kochają sami siebie od czubka głowy aż po stopy. I dalej myślą, że są uczniami Jezusa. My możemy was tylko ostrzec. Nikt nie może zmienić tego, że miłujecie sami siebie, jeśli sam tego nie pragniesz. Ale chcę was ostrzec, że jest trzy rodzaje takich miłośników, którzy nie są miłośnikami Boga. Jeden to miłujący siebie, kolejny to jest miłośnik pieniędzy. I spójrzcie na ten ogrom chrześcijan, którzy uważają, że można miłować i pieniądze, i Boga jednocześnie. Ogromna ilość takich ludzi i to jest właśnie to, że będzie trudno być chrześcijaninem w ostatnich czasach, ponieważ będziecie otoczeni przez takich właśnie ludzi. Będziecie zarażeni ich chorobą, że to miłowanie siebie będzie jak zaraza infekowała. I dlatego będzie trudno być chrześcijaninem, by to właśnie odeprzeć tą zarazę. I trzecie to jest miłośnicy przyjemności. Takim wielkim Bogiem, którego większość wierzących dzisiaj czci, to jest rozrywka. Oni są bardziej zainteresowani rozrywką i mówią, spokojnie, wyluzuj. Życie jest takie trudne, potrzebujemy rozrywki trochę. I wielokrotnie prowadzi to ostatecznie do zanieczyszczonej, plamiącej, przesiąkniętej seksualnością rozrywki. Czy myślicie, że tacy są uczniami Jezusa? I smutnym jest to, że niektórzy z nich myślą, że są, ponieważ chodzą do kościoła, śpiewają pieśni. Jednak tacy będą się palić w piekle. I nie mam co do tego wątpliwości, pewnego dnia obudzą się i to odkryją, bo niewielu ludzi właśnie o tym głosi. Nie możesz miłować rozkoszy oraz Boga w tym samym czasie.
I pamiętam doskonale, jak 40-50 lat temu chrześcijanie nie oglądali żadnych filmów. Nie było telewizji. To było haniebne dla chrześcijanina, by oglądać telewizję, ale dzisiaj niemal wszyscy chrześcijanie oglądają filmy. I standard filmów, jakie oglądają, schodzi coraz bardziej w dół, w dół i w dół, i to wcale im nie przeszkadza. I widzicie, jaki jest powód? Bo w dniach ostatecznych będzie naprawdę trudno, by być chrześcijaninem, ponieważ znajdziecie zaledwie kilku ludzi, którzy będą chcieli żyć według standardu Bożego Słowa. I powiem wam, że jeśli nie patrzycie na Jezusa poprzez standardy Bożego Słowa, to będzie wam bardzo trudno być prawdziwym chrześcijaninem, spoglądając tutaj nawet w CFC na ludzi, którzy was otaczają, ponieważ oni nie dotrzymują tych standardów. I żyjemy w czasach upadku, nawet w najlepszych kościołach jest upadek, w szczególności pomiędzy młodymi ludźmi. Standardy Bożego Słowa nie są już dłużej brane poważnie. A zatem, jeśli jesteś młodą osobą, która chce poważnie iść za Jezusem, to moja porada jest taka: nie patrz się na inne młode osoby wokół ciebie. Spoglądaj na Jezusa. Spoglądaj na standardy Bożego Słowa. Zapomnij o innych, którzy cię otaczają, jeśli chcesz iść za Jezusem. To będzie właśnie trudne, dlatego że będziesz szedł taką samotną ścieżką. Nie będzie za wiele ludzi, którzy będą chcieli ci towarzyszyć w takim czymś. I wtedy właśnie będzie trudno być chrześcijaninem. Werset trzeci. Będzie wiele pomówień. Zobaczcie, jak wielu chrześcijan, którzy plotkują i nawet nie zdają sobie sprawy, jakie to niechrześcijańskie. Obgadywanie za plecami i spędzanie czasu na obmowach. I kiedy nadchodzi jakaś trzecia osoba, to tacy cichną. I to jest najlepszy dowód, że właśnie plotkowali. A zatem jest wiele rzeczy tutaj wspomnianych i charakterystyczną rzeczą jest, że wiele z tych ludzi, którzy są miłośnikami siebie, chciwi, chełpliwi, pyszni, bliźnierczy, rodzicom nieposłuszni, niewdzięczni, bezbożni, bez serca, nieprzejednani, przewrotni, niepowściągliwi, okrutni, niemiłujący tego, co dobre, zdradzieccy, zuchwali, nadęci, że wszyscy oni, w wersecie 5, wciąż przybierają pozór pobożności. To znaczy, wiecie, gdyby oni byli tacy światowi ze świata, to wtedy byłoby to w porządku. Ponieważ byśmy powiedzieli o takich, no to są światowcy, no. Jednak nie, tutaj to są ludzie, którzy przybierają pozór pobożności. To znaczy, że tacy będą w zborach mówili o świętości, o sprawiedliwości, o przezwyciężaniu grzechu i będziecie całkowicie przez takich zwiedzeni. I będą tacy mówić o tych rzeczach, podczas gdy na boku będą oglądać brudne filmy. Wyobrażacie sobie większe zwiedzenie niż to? Gdyby to byli ludzie ze świata, to byłoby to w porządku. Jednak to są ludzie, którzy przybierają pozór pobożności, podczas gdy życie ich jest zaprzeczeniem jej mocy. I tacy mogą brać jakąś inną supernaturalną moc. Jest dużo ludzi, którzy czekają na takich kaznodziei, którzy tylko się pojawią, będą kłaść ręce, by ktoś upadł. I po cóż takie coś jest? Ja potrzebuję mocy, by wieść święte życie. Nie potrzebuję mocy, by upaść na podłogę. Możecie się upić whisky i też upaść na podłogę. Do takiego czegoś nie potrzeba Ducha Świętego. Jednak po to, żeby być świętym, potrzeba mocy Ducha Świętego. I jest tu napisane w wersecie 5, takich ludzi właśnie się wystrzegaj. Ja nie chcę mieć społeczności z takiego rodzaju ludźmi. I nie dbam o to, jeśli ktoś będzie mnie nazywał ekskluzywnym, oddzielającym się. Cóż, ja będę się oddzielał od takich właśnie ludzi. Ponieważ właśnie Biblia mówi, unikaj takich ludzi, którzy trzymają formę pobożności, a są zainteresowani bardziej rozmawianiem o rozrywce, o filmach. Nawet ich ta religijna działalność jest również skupiona na rozrywce. Oni nie są zainteresowani studium biblijnym, tylko muzyką. Muzyka jeszcze nigdy nikogo nie uczyniła duchowym do dzisiaj. Ale studium biblijne czyni ludzi świętszymi. Dlaczego większość chrześcijan jest dzisiaj bardziej zainteresowanych bardziej muzyką niż studium biblijnym? Ponieważ studium biblijne to nie jest żadna rozrywka, a ich Bogiem jest właśnie rozrywka. A zatem tacy chodzą do kościoła, takiego, który daje im rozrywkę. I tacy troszeczkę czują się winni, chodząc na światowe koncerty, więc wybierają takie właśnie chrześcijańskie koncerty. Jednak takie nigdy nie prowadzą ich do świętego życia ani na krzyż. Nie mówią o porzuceniu grzechu, o porzuceniu swojego ja oraz o podążaniu za Jezusem, tylko głoszą rozrywkę. I wspominam to wszystko jako część tego wielkiego zwiedzenia w dniach ostatecznych.
I Paweł mówił, że to będzie miało miejsce w dniach ostatecznych, a my żyjemy właśnie w tych czasach. Te rzeczy były spisane 2000 lat temu, a widzimy je wypełniające się właśnie dookoła nas. Chcę również, byście tu zobaczyli, co Jezus powiedział w Mateusza 24:37. Bo z przyjściem Syna Człowieczego będzie jak za dni Noego. I zanim pójdziemy dalej, wróćmy się do rodzaju, do dziejów Noego. Ponieważ Jezus powiedział, że dni ostateczne będą jak za dni Noego, więc chcę zobaczyć właśnie, jak to wtedy było. Wiele rzeczy wtedy się wydarzyło i przyjrzyjmy się po kolei. Księga Rodzaju 6:1. Ludzie zaczęli się rozmnażać. Był wtedy ogromny przyrost ludzkości. Populacja na ziemi ludności zwiększyła się gwałtownie wtedy. Jezus mówi, że właśnie tak będzie w czasach ostatecznych. I właśnie obserwujemy, że to się dzieje w naszym kraju i wszędzie indziej. Jest tam mowa o synach Bożych, ale to nie chodzi o na nowo narodzonych synów Bożych, bo o takich możemy mówić dopiero po czasach Jezusa Chrystusa. Ale tutaj takie określenie synowie Boży odnosi się w pismach do aniołów. Hioba 1:6. Zdarzyło się pewnego dnia, że przybyli synowie Boży, aby stawić się przed Panem, a wśród nich przybył też i szatan. I to byli aniołowie, a określenie synowie Boży odnosi się do tego, że bezpośrednio Bóg ich stworzył. Wszystkie stworzenia ludzkie nie są bezpośrednim stworzeniem Bożym, ponieważ pojawili się na ziemi poprzez zasadę reprodukcji, którą to Bóg włożył w Adama i Ewę. Bóg nie stwarzał każdego poszczególnego człowieka i mężczyzny i kobiety na tej ziemi. Biliony ludzi na ziemi zostało zrodzonych poprzez swoich rodziców, według zasady reprodukcji. Jednak aniołowie nie pojawiali się w wyniku reprodukcji, jednak każdy z nich poszczególny został stworzony indywidualnie przez Boga. I miliony aniołów zostało stworzonych przez Boga i dlatego każda ta moralna istota została nazwana Synem Bożym. I zanim pójdziemy do rodzaju 5, zajrzyjmy do Łukasza, rozdział 3, wtedy to zrozumiecie. W Łukasza 3 widzimy genealogię Marii. Łukasza 3:23. Jezus tutaj w wieku około 30 lat jest synem Józefa przybranym, który to był zięciem Helego. To była genealogia Marii. A genealogia Józefa jest w Mateusza. I czasami mamy wyszczególnione takie słowa, które są oddzielone, ponieważ zostały dopisane po to tylko, żebyśmy zrozumieli gramatykę grecką. I tu zamiast synem powinno być zięciem. Czyli widzimy tutaj znowu linię Marii, poprzez wszystkich tych wymienionych, aż do rodzaju, poprzez Henocha, do Adama. I jak on jest nazwany? Synem Bożym. Ale w jaki sposób? Dlaczego? Dlatego właśnie, że Adam był bezpośrednio stworzony przez Boga. A zatem każde bezpośrednie stworzenie Boże jest nazywane Synem Bożym. Dlatego, kiedy na nowo się rodzimy z Boga, możemy być nazwani synami Bożymi, ponieważ jesteśmy bezpośrednio przez Niego stworzeni. To znaczy, ja nie stałem się dzieckiem Bożym, dlatego że mój ojciec był dzieckiem Bożym. Bóg osobno Jego uczynił Synem Bożym i osobno mnie uczynił Synem Bożym. Jest to taki bezpośredni akt. W Jana 1:12-13 widzimy, że nie to, co narodziło się z woli ciała, ale to, co narodziło się z Boga. I dlatego jesteśmy nazwani synami Bożymi. Jesteśmy bezpośrednim stworzeniem Boga. I nie jest to tylko kwestia naszej deklaracji, o, chcę podążać za Jezusem. Jednak jest to kwestia tego, że Bóg coś czyni we mnie. Jest to dzieło stworzenia. On wkłada nową naturę w moje wnętrze, której nigdy bym nie był w stanie wytworzyć. I to jest to, co oznacza, by być narodzonym na nowo. I wielu ludzi, którzy mienią się chrześcijanami,
nie są na nowo zrodzeni, dlatego że Bóg nie uczynił tego dzieła stworzenia w nich, włożenia nowej natury. Ponieważ nigdy nie wzięli sobie poważnie kwestii bycia uczniem Jezusa i nie odwrócili się poważnie od grzechu. Przychodzą wtedy tacy, siadają w kościele i myślą, że są w czymś, co uważają za chrześcijaństwo. Zatem, kiedy jest mowa w rodzaju 6 o synach Bożych, to jest tam mowa właśnie o aniołach. I ci aniołowie nie posiadają żadnej zdolności seksualnej ani płciowości. Jezus mówi o tym w Mateusza 22, że w zmartwychwstaniu będziemy jak aniołowie, że nie będzie żadnego małżeństwa, że nie będzie takiej aktywności seksualnej w niebie, że w zmartwychwstałych ciałach nie będzie małżeństwa. Jednak aniołowie mogą być również kuszeni. Widzimy to na przykładzie tak zwanego Lucyfera i że aniołowie mogą być również skuszeni. On właśnie stał się pyszny w swoim sercu. I czytamy o duchach nieczystych, które były zanieczyszczone. Zatem były dobre anioły, które nie wyciągnęły wniosków i nie nauczyły się nic z historii Lucyfera, który upadł wcześniej. I one zaczęły spoglądać na córki synów ludzkich i zaczęli pożądać je. I anioły zobaczyły, że te niewiasty były piękne i wiemy, że anioły nie mogą poślubić kobiety. Jednak to, co miało miejsce, to one zawładnęły człowiekiem. A to w tym celu, by zaspokoić swoją pożądliwość, ponieważ anioły nie mają seksualnej zdolności. Jakże więc mogły zaspokoić to swoje pożądanie? One po prostu zawładały człowiekiem i wypełniały go tą pełnią żądzy. I w ten sposób anioły mogły zaspokajać swoje pożądanie. Odbywało się to w ten sposób, że ich zaspokajało to, że ktoś inny zaspokajał cielesną swoją pożądliwość. One po prostu korzystały z tego. I wiecie, dokładnie na takiej samej zasadzie działa teraz pornografia w internecie. Ludzie, którzy tam oglądają te rzeczy, korzystają z cudzej przyjemności. I tutaj widzimy również, że synowie Boży, którzy zaczęli pożądać córki synów ludzkich, w jakiś sposób pozyskali czy posiedli ciała ludzkie i korzystali z tego, że ludzie pożądali tych kobiet, byli pełni pożądliwości i namiętności. I tak właśnie działa internetowa pornografia. I jest tego wszędzie dookoła pełno. Ja nie jestem zdziwiony i wiem doskonale, że za tym stoją złe duchy. I dlatego stopniowo ludzie, którzy ciągle oglądają tą pornografię, no, czy to na różnych płytach, czy to na internecie, tracą tą taką naturalną zdolność do stawiania oporu. I oni tak stopniowo ulegają i ulegają i zatraca się ten ich, ta odporność. I nie dzieje się to tak nagle, tylko to jest w przeciągu jakiegoś czasu. I oczywiście nawet jeśli tylko raz coś takiego obejrzycie, to jest to ogromny grzech. Jednak co się dzieje, kiedy cały czas namiętnie to oglądasz i staje się to dla ciebie takim uzależnieniem? I kiedy twoja wolna wola tak słabnie i słabnie z biegiem czasu, wtedy nagle ona łamie się, zostaje złamana i wchodzą już wtedy złe demony. I taka osoba już staje się opętana. I to już wtedy jest naprawdę poważna sprawa. Wiecie, jaka ogromna liczba wierzących igra sobie z tą rzeczą? To właśnie w ten sposób diabeł chce, by oni tak myśleli. O, to nic takiego. Miej trochę przyjemności. Wszystko będzie w porządku. I spójrzcie na tych ludzi w świecie, którzy to czynią. Oni mają już tak zniszczone umysły. Po nocach mają sny różne. A później tacy, kiedy się pobierają, wchodzą w związki małżeńskie, ich życie małżeńskie jest spustoszeniem. Nigdy nie mogą potem uzyskać tej prawdziwej radości z życia seksualnego. Zawsze tylko jest to obarczone pożądliwością seksualną.
Nie są tacy nigdy zadowoleni i diabeł ma taki właśnie długoterminowy plan. I on zaczyna już właśnie z nastolatkami we wczesnych latach. On nigdy im nie powie, kiedy to się skończy. Zaczyna się to od takiej miękkiej pornografii. Czy diabeł poinformował Ewę, jak się zakończy ten nieznaczny gest zerwania z przyjemnością, z pożądliwością tego owocu? Czy powiedział jej, że jej jeden syn zabije drugiego syna kiedyś? Oraz te wszystkie konsekwencje. Oczywiście diabeł nigdy wam nie objawi tej przyszłości. On tylko powie, szukaj swojej przyjemności tutaj, dzisiaj, teraz. Zapomnij o przyszłości. To jest właśnie grzech Ezawa. Jest napisane, że spójrzcie, żeby nie było pośród was kogoś takiego jak Ezaw, który za miskę zupy, za chwilę przyjemności sprzeda dziedzictwo swoje. A naszym dziedzictwem jest, by być jak Jezus Chrystus. To jest moje dziedzictwo. By mieć umysł, tak jak umysł Chrystusa. Czysty, pokorny, miłujący. By mówić tak, jak Jezus mówił. To jest właśnie moje pierworództwo. By mieć stosunek do kobiet, do pieniędzy, dokładnie taki, jak Jezus miał. To jest pierworództwo moje. I ja mogę porzucić to pierworództwo za tą miskę zupy. I czym jest ta miska zupy? Jest to coś, co zadowala moje potrzeby mojego ciała teraz. Tak jak Ewa porzuciła swoje pierworództwo, dziedzictwo, by chodzić z Bogiem po raju. I to tylko po to, by zaspokoić pożądanie tego owocu, tą chwilową potrzebę cielesną. I pornografia również jest tym, co zaspokaja twoją cielesną potrzebę teraz. I to, co odrzucamy, to jest wieczna społeczność z Bogiem. I mówimy, o, ja tego nie chcę, bo to jest gdzieś tam kiedyś w przyszłości. I nie uzmysławiacie sobie nawet, jak ogromną cenę ludzie płacą. Taka internetowa pornografia prowadzi miliony do jeziora ognistego. I to jest tu napisane w ostatnich dniach. I zauważcie, jak na ogromną skalę teraz w każdym kraju są takie kafeterie internetowe, kawiarnie. I ile ludzi tam siedzi? I oczywiście, że 50 lat temu też ludzie czytali jakieś książki pornograficzne, natomiast nigdy nie było tego aż na taką skalę rozprzestrzenione. I tu jest napisane, że w dniach ostatecznych będzie właśnie takie szaleństwo jak za dni Noego. I w rodzaju 6 Pan mówi, kiedy zobaczył to wszystko, że mój duch nie będzie przebywał wiecznie w ciele człowieka. Innymi słowy powiedział, że ja, mój Święty Duch będzie przemawiał raz, może dwa, może trzy. Będą chodzić do kościoła, będą słuchać. Ale Pan mówi, nie zamierzam tak bez końca przemawiać do nich. Nadejdzie dzień, kiedy im powiem, idźcie i róbcie to, co wam się podoba. Ja już sobie z wami odpuszczam. Z powodu waszego ciała. I powiem wam teraz niektórym, że być może gracie sobie z jakimś grzechem i nikt o tym nie wie, bo nikt was nigdy w życiu nie przyłapie na tym. Okej, jednak chciałbym, żebyście usłyszeli słowo Pana. Powiedział, mój Duch Święty nie będzie w tobie przebywał na wieki. I to wszystko. Nadejdzie czas, kiedy Duch Święty powie, dosyć, basta, rób co chcesz. Tak jak ktoś powiedział, ci, którzy mówią, niech twoja wola się wypełni w moim życiu, to Bóg otwiera im drzwi w niebie. Ale ci, którzy mówią, moja wola niech się czyni, to Bóg mówi, okej, to idź sobie tam razem z tymi ludźmi. Wiecie, początkiem tego właśnie jest, jak szatan powiedział, że moja wola niech się dzieje, moja. I to jest właśnie pochodzenie szatana. I osoba, która mówi, ja nie chcę twojej woli, chcę czynić swoją wolę, ostatecznie kończy tam, gdzie i szatan. Istnieje wielki konflikt pomiędzy tym, co ja chcę, a tym, co Bóg chce. Pokażę wam to w Izajasza 14. Czytamy tu, jak idealny anioł stał się diabłem. W wersecie 13 zauważcie, jak często pojawia się to określenie. 5 razy takie określenie. Dlaczego upadłeś, szatanie? Ponieważ rzekłeś w sercu swoim, ja zamierzam. Werset 4, ja zamierzam. I w ten sposób właśnie stał się diabłem. Ja zasiądę, ja wstąpię, ja zrównam się. A Bóg mówi, okej, to rób swoją wolę. I idź do piekła. I dlatego jest potem napisane, że został zrzucony. Ale kiedy Jezus przyszedł z nieba, wiecie co powiedział? Jana 6,38. Tu zobaczycie różnicę między grzechem a świętością.
Jezus powiedział: przyszedłem z nieba nie by czynić swoją wolę, ale wolę Ojca mego, który jest w niebie. I to jest właśnie świętość. Nie czynię tego, co zadowala mnie. Czynię to, co zadowala mojego Ojca. A co diabeł mówi? Ja chcę, ja będę czynił to, co ja chcę. I dlatego właśnie nauczamy, żeby pracować nad dziećmi, że jeśli nie złamiesz tego ja, wtedy, kiedy mają jeszcze 2-3 latka, jeśli nie będziesz go łamał, to wtedy trenujesz swoje dziecko, by szło tylko do piekła. I mamy teraz takich miałkich rodziców. Och, kochanie, nie rób tego, nie rób tak. Tutaj nie ma miejsca dla kochanie. Macie łamać to uparte ja, bo inaczej to dziecko skończy w piekle. W innym wypadku będziecie pielęgnować takie dziecko tylko na piekło. Wtedy taki dzieciak będzie brzemieniem na twoich barkach, kiedy będzie już nastolatkiem, dlatego że byłeś zbyt miękki wobec niego, a pewnego dnia skończy on w piekle. Ty może będziesz w niebie, ale twoje dzieci skończą w piekle. Ja nie chcę ani jednego mojego dziecka widzieć w piekle. I dlatego postanowiłem łamać te ich uparte ja, wtedy jeszcze, kiedy były małe. I dlatego pierwszym przekazaniem dla dzieci jest: czci ojca swego i matkę swoją. Dzieci, bądźcie posłuszne rodzicom. A zatem moja wola prowadzi do piekła. A nie moja wola, lecz Twoja wola, Panie, prowadzi do nieba. Jezus był kuszony na wszelkiego rodzaju sposoby, tak jak my. I w Rzymian 15:3 mamy, że Chrystus nie miał upodobania w sobie samym. On nigdy nie poszukiwał swojego zadowolenia, ale chciał zadowolić Ojca, który jest w niebie. I to jest to, co oznacza, by być uczniem. A zatem w rodzaju 6 czytamy w oryginale: mój duch nie będzie borykał się z człowiekiem bezustannie. I co to oznacza, że Duch się z nami boryka? Wiecie, ja wierzę, że Duch Święty boryka się z nami, kiedy przemawia do nas na spotkaniu i pokazuje, że widzisz, że grzeszysz tu, tu i tam. My mu przytakujemy i się zgadzamy, ale potem idziemy do swojego życia i w tygodniu robimy to samo. Po czym za tydzień przychodzisz znowu na spotkanie, znowu Duch Święty ci coś oznajmia, ale ty znowu wracasz i to czynisz. I zamiast to oddać, to nie słuchasz. I pewnego dnia Duch Święty powie: ja już nie będę borykał się z tą osobą. Ja będę się borykał z innymi teraz, ale już z tą osobą daję sobie spokój. I to jest straszne. I dlatego właśnie diabeł czasami przejmuje kontrolę. I demony przejmują kontrolę nad taką osobą. Ja nie chcę, aby to się przytrafiło ani mi, ani żadnemu członkowi mojej rodziny. Dlatego powtarzam: rodzice, módlcie się za swoje dzieci. Nie bierzcie tego sobie tak lekko. Nie ignorujcie tego, że nie mają bojaźni Bożej. Nie ignorujcie tego, że nie chcą być uczniami Jezusa. Módlcie się, kiedy był ostatni raz, kiedy pościliście za nimi? Czy jesteście poważni odnośnie ich nawrócenia? Żyjemy w dniach ostatecznych. W każdym razie Pan wtedy rzekł do tych ludzi, którzy żyli nawet po 900 lat, powiedział, że no dobra, dam teraz wam pożyć 120 lat. I to było dość znaczące skrócenie. Dzisiaj to tak jakby powiedzieć: dam ci żyć tylko 10 lat. Ale powiedzmy, że dam wam jeszcze dodatkowe 8-9 lat. I wtedy patrzył się na tych ludzi przez te 120 lat, ale nie było żadnego dobrego, wszystko było złe. Widzimy więc, że w dniach ostatecznych rozpanoszy się takie seksualne zło. Pożądanie. I kolejna rzecz, jaka jest opisana w wersecie 5, że każda myśl człowieka była zepsuta oraz zamysły serca były ustawicznie złe. To znaczy, że myśli zostały zanieczyszczone człowieka, że wszystkie jego myśli były zanieczyszczone, czy to małżonka, czy nie małżonka. I wszystkie ich myśli były brudne, całkowicie zanieczyszczone. I być może niektórzy z nich byli nawet religijnymi ludźmi, podobnie jak chrześcijanie dzisiaj. Chodzą do kościoła, śpiewają pieśni, ale ich myśli są brudne. I Bóg to widział. Przecież wiemy, że Bóg zna myśli człowieka. Jest napisane, że Pan ujrzał, że każda myśl człowieka była absolutnie brudna. Ci ludzie, którzy przybierali pewną formę pobożności.
I w wersecie 6, wyobraźcie sobie, że Pan był zasmucony. I pamiętajmy, że za dni ostatecznych będzie jak za dni Noego. I tutaj Bóg żałował, że uczynił człowieka. Wyobrażacie sobie, że Bóg mówi, żałuję, że kiedykolwiek stworzyłem Adama? I musimy pamiętać, że jest to napisane w takim języku, byśmy to rozumieli. Bóg zna całą przyszłość, oczywiście. I w tym sensie Bóg niczego nie żałuje to, czego zrobił. Ale w takim języku ludzkim, który my możemy zrozumieć, jest to napisane, byśmy pojęli, że Bóg był całkowicie zawiedziony postawą człowieka, wobec którego tak wiele dobrego uczynił. Dał mu pory roku, deszcz, słońce, zdrowie, tak jak to, co nam dzisiaj daje. Jednak ujrzał ich okropną niewdzięczność, całkowitą niewdzięczność za wszystko, co otrzymali od Boga. I czy myślicie, że chrześcijanie też tak mogą zachowywać się? Uważam, że ogromna większość chrześcijan jest całkowicie niewdzięczna wobec Boga za wszelkie dobro, jakiego doznali od Boga. Przychodzą tacy na spotkanie w niedzielę, dadzą jakieś parę groszy tam do pudełka, pośpiewają trochę pieśni, ale generalnie oni żyją dla siebie samych. I to jest naprawdę smutne. Bóg jest zawiedziony. I pozwólcie, że was zapytam, czy Bóg jest zawiedziony z waszego powodu? Czy Bóg jest zawiedziony, że kiedykolwiek dał ci na nowo się narodzić? Ta osoba jest jak każdy inny człowiek. Mieni się chrześcijaninem, ja przyprowadziłem ją do zbawienia. Pewnego dnia nawet napełniłem ją swoim Duchem Świętym. Ale spójrzcie na nią dzisiaj. Każda tej osoby myśl jest światowa, nie żyje według moich standardów. I Bóg pożałował i wielce się zasmucił w swoim sercu. Ja wierzę, że Bóg jest naprawdę zasmucony w swoim sercu z powodu postępowania wielu Jego dzieci na ziemi dzisiaj. I nie chcę zaliczać się do tych ludzi. Nie chcę być jednym z tych, którzy zasmucają w najmniejszym stopniu mojego niebiańskiego Ojca. I cokolwiek ten świat oferuje, jakieś supernaturalne rzeczy, cuda, ja nie chcę zasmucić mojego niebiańskiego Ojca. I nie dbam o to, czy jestem odmienny od tych wszystkich tak zwanych chrześcijan dookoła. Nie chcę zasmucić serca mojego niebiańskiego Ojca, ponieważ On tak wiele dla mnie uczynił. On dał swojego Syna, by umarł za mnie. Dlatego właśnie. I to coś znaczy dla mnie. Nie wiem, jak wiele dla was, ale dla mnie to wiele znaczy. Pan był zasmucony i bolał nad tym w sercu swoim. Werset 7. Jednak był jeden człowiek, którego myśli nie były zanieczyszczone i który znalazł upodobanie. Jeden człowiek, który nie pożądał oczami ciągle za pięknymi kobietami. Ten był inny. I wiecie, tutaj w przekładzie króla Jakuba jest napisane, że ziemia była przepełniona przemocą. W wersecie 11 jest napisane, że było tyle przemocy. Byli zepsuci i pełni przemocy. Przemoc oznacza, że szerzył się wtedy terroryzm, ludzie się zabijali o byle drobne rzeczy, brali kamienie, rozbijali sobie głowy jedni drugim. Widzimy tutaj seks i terroryzm oraz przemoc. Dni Noego, złe myśli, jak skrzywdzić innych, jakby tutaj zgwałcić kogoś, jakby tutaj wykorzystać jakąś piękną dziewczynę. Takie były właśnie czasy Noego. Tak powiedział Jezus, jednak chcę wam powiedzieć, że 2000 lat temu świat tak właśnie nie wyglądał. Kiedy Jezus przemawiał do Izraelitów, nie było wtedy żadnej pornografii, ludzie ubierali się skromnie. I ludzie, którzy to słuchali, mogli powiedzieć, o czym ty w ogóle mówisz? I mogę sobie wyobrazić tych słuchających, jak są zdumieni, że co, panie, ci religijni ludzie mogą być napełnieni pożądaniem? Nie, to niemożliwe. Naprawdę wyobrażam sobie tych uczniów, którzy to słuchali i mówili, to jest nie do pomyślenia, że taki świat może być. A dzisiaj, czy wy musicie to już sobie wyobrażać? Pełni przemocy, nienawiści. Ziemia była zepsuta, ale Bóg znalazł jednego człowieka.
I chcę wam powiedzieć, że bracia i siostry, że Bóg jak za dni Noego rozgląda się za jednym człowiekiem, za jedną rodziną. I to nie był właściwie jeden człowiek, tylko to była rodzina. To była również jego żona. I nie wiemy może zbyt wiele na temat jego żony, ale myślę, że mogła być uważana za taką aspołeczną przez te wszystkie jej koleżanki w tamtych czasach. Ponieważ nie była zainteresowana rzeczami, którymi interesowały się koleżanki. Nie była modnie ubrana. Była bardziej zainteresowana modlitwą i prowadzeniem dzieci w pobożny sposób w swoim domu, a nie wychodzeniem z domu i zarabianiem pieniędzy. Ona była inna. Noe był inny. W Hebrajczyków 11 mamy, że Noe był kaznodzieją sprawiedliwości. Noe ogłaszał sprawiedliwość. I cóż on głosił? On głosił świętość. Wyobraźcie sobie, w takim świecie są takie dwa wersety, które się do tego odnoszą w Hebrajczyków. W Hebrajczyków 11, werset 7. Z powodu wiary został ostrzeżony Noe i został on ostrzeżony o rzeczach, których nie można było widzieć z powodu bojaźni. Widzimy tutaj, że on miał ogromną bojaźń do Boga. I muszę wam powiedzieć, że dzisiaj w chrześcijaństwie jest bardzo mało szacunku do Boga. I to wszystko, co dzisiaj widzimy w tym chrześcijaństwie, to jest takie kuglarstwo. Wiecie, te wszystkie chóry, które śpiewają, ja widzę tam bardzo mało tego szacunku, tej nabożności. Natomiast stare hymny zawierały bardzo dużo szacunku. Jednak te wszystkie podróbki powierzchowne, które śpiewają po 10 razy tą samą linijkę, coś, co nie zawiera jakiegoś żadnego znaczenia, to jest właśnie taki ogromny brak poszanowania, szacunku. W dzisiejszym śpiewaniu, kazaniach, te wszystkie opowiadane żarty, dowcipy, Noe miał natomiast szacunek. I będzie zaledwie garstka takich ludzi, którzy będą mieli w dniach ostatecznych taki szacunek, jak Noe miał. I z taką bojaźnią i szacunkiem ten człowiek był zdesperowany, by uratować właśnie swoją rodzinę. I to kolejna rzecz, którą u niego widzimy. Wołał: o Boże, ja tutaj mam trzech synów i chcę, żeby oni byli zbawieni. Nie chcę, by oni byli zamieszani w tą pornografię, która dookoła się szerzy. Nie chcę, by mieli udział również w tej przemocy, która dookoła jest. Ja wierzę, że on był dość stanowczy wobec tych trzech synów. On był solidnym ojcem. Jego słowo stanowiło prawo w tym domu. Sem, Ham, Jafet. Oni musieli drżeć, kiedy tylko Noa się odezwał. Oni nie śmieli nawet być mu nieposłusznymi. Jakże potrzebujemy takich właśnie ojców, którzy będą zatroskani o zbawienie całego domostwa. I on śmiało nawet potępił ten świat, jasno to stwierdza, mówił, że nie jestem zainteresowany tym, za czym wy dążycie. Ja dla takich spraw nie zamierzam żyć, bo to wszystko zginie. I on nie wiedział, kiedy to nastąpi, ale wiedział, że to wszystko zniknie. I Bóg nam również to oznajmił, że to wszystko zniknie. To wszystko przepadnie. Wierzycie w to? 1 Jana 2,17. Świat przemija wraz z pożądliwością swoją, ale ten, który pełni wolę Boga, trwa na wieki. I któż w to wierzy? Noa w to uwierzył, więc nie żył on dla tego zepsutego całego świata. Oczywiście, że on jadł, pił, spał i żył na tym świecie, ale on nie żył dla tego świata. On potępił ten świat i dlatego mógł się stać dziedzicem sprawiedliwości przez wiarę. Kolejny werset, który chcę wam pokazać, to jest z 2 Piotra, rozdział 2. Ten również mówi tutaj o Noe. 2 Piotra 2,5. Również starożytnego świata nie oszczędził, lecz ocalił jedynie ośmioro wraz z Noem, głosicielem sprawiedliwości. I kto był pośród tej ósemki? To była pani Noe, od Noego, żona, syn Sem, Semowa, Ham, pani Hamowa również, Jafet i pani Jafetowa.
I to wszystko, cała rodzina. Jakimże człowiekiem był Noe, który dołożył wszelkich starań, by się upewnić, że wszyscy jego synowie będą zbawieni i poślubią również bogobojne niewiasty. I nie było to z pewnością łatwe znaleźć takie kobiety w tamtych czasach. I nie jest to również łatwe dzisiaj, jednak on się upewnił, dołożył wszelkich starań. I pewnie też wołał do Boga o to, żeby te żony nie były jakimiś ślicznotkami podążającymi za modą, które mogłyby zrujnować synom życie. I pragnął on, by mieli właśnie takie bogobojne kobiety i modlił się do Boga o to i rozglądał się za takimi. I wtedy Bóg dał im takie żony i szukał takich w tym zepsutym świecie, gdzie ich brakowało. Być może nawet były tylko trzy i te trzy oni dostali za żony. I wyobraźcie sobie, że macie takich trzech synów, którzy szukają trzy żony i na świecie są tylko trzy takie bogobojne i oni dostają właśnie je. Nazwiesz to trafem szczęścia? Nie, to nie traf szczęścia. Bóg po prostu honoruje tych, którzy honorują Jego. I to wszystko za przyczyną ojca. Jakiż to wpływ miał właśnie ojciec na to? Czy stawia to dla was również jakąś poprzeczkę ojcowie? Czy tylko tak siedzicie z boku i patrzycie, jak dzieci wasze oglądają telewizję i mówicie, ach, to nic takiego. Tak, tak, tylko czekajcie i zobaczycie, co się stanie z nimi za 5-6 lat. Będą ci utrapieniem wkrótce i przyniosą wstyd twojej rodzinie oraz imieniu Pana oraz hańbę dla Kościoła. Dlatego, że właśnie mówisz, a to nic takiego. One potrzebują rozrywki. Uważajcie, młodzi ludzie, diabeł tak będzie męczył waszą wolę, będzie ją próbował, aż w końcu ją złamie. Po to, by was właśnie zniewolić, opętać. Weźcie sobie do serca dobre rady bogobojnych ojców, takich jak Noe. I nie ma tu również dużo napisane o żonie Noego, ale jestem pewien, że była również bogobojną niewiastą. Jestem pewien, że nie walczyła i nie krzyczała tylko na Noego, że o, dlaczego jesteś taki ostry wobec synów? Nie. Wtedy właśnie byłby konflikt w rodzinie i ci synowie nie byliby zbawieni. Spójrzcie tylko na te niegodziwe matki dzisiaj, które stają przeciwko ojcom, wtedy kiedy ojcowie próbują być zdecydowani wobec swoich dzieci. Lub też na odwrót, ojcowie stają przeciwko swoim żonom. Kto ma uszy do słuchania, niechaj słucha. Takie były dni Noego i dzięki Bogu, że znalazł wtedy kogoś takiego jak Noe. I chcę jeszcze coś innego powiedzieć o dniach Noego w wersecie 38. Mateusza 24:38. W tych dniach Noego, cóż oni tam robili? Dodając do tego, co już mówiłem, oni w obfitości jedli, pili, żenili się, wydawali za mąż. I cóż w tym takiego złego było? Przecież nie ma nic złego w tym, że jemy i pijemy. Robimy to codziennie, każdego dnia. Co złego w braniu ślubu? Przecież sam Jezus udał się na wesele. Małżeństwo jest ustanowione przez Boga przecież. Jednak sęk w tym, że oni byli tak bardzo tym wszystkim zaangażowani, tym jedzeniem, piciem. Zobaczmy, która to restauracja jest najlepsza, spróbujmy tego, spróbujmy tamtego. Nie czytali oni Biblii, tylko byli bardziej zainteresowani chodzeniem po restauracjach, próbowaniem różnych potraw, ślubami, małżeństwami, wszystkimi tymi ziemskimi rzeczami, które same w sobie są normalne, nie ma w nich nic złego. Jednak problem jest, kiedy one wypełniają całkowicie nasz umysł. Tak, że nie mamy już czasu na rzeczy Boże. I w tym właśnie rzecz. Kiedy diabeł widzi, że nie może cię odciągnąć przez pornografię lub też jakąś przemoc, wtedy on mówi, okej, to jest inny rodzaj wierzącego, więc spróbuję go zwieść inną rzeczą. Zajmijmy jego umysł jedzeniem, piciem. On nawet nie będzie tego podejrzewał. I to właśnie odciągnie go od Boga. Po prostu jedzenie, picie, radowanie się sobą samym. Podczas gdy te rzeczy wykradają nam czas dla Boga. Aż nagle pewnego dnia powódź przyszła i ich wszystkich zabrała. Spójrzmy również do Łukasza, rozdział 17. O dniach ostatecznych jeszcze jedną rzecz Pan powiedział. Łukasza 17 również jest o dniach ostatecznych i w wersecie 28 mówi, w 26. Jak za dni Noego, tak będzie i za dni Syna Człowieczego. Jedni pili, żenili się i za mąż wychodzili, aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki i nastał potop i wytracił wszystkich.
I wtedy podaje kolejny przykład. Za dni Syna Człowieczego będzie jak za dni Lota. I wtedy również jedli, pili, kupowali, sprzedawali, siali i budowali. Nic już takiego złego w kupowaniu, sprzedawaniu. Przecież kupujemy wiele rzeczy, sadzimy, budujemy. I to wszystko jest w porządku, jednak ich umysł był tak bardzo zajęty tymi wszystkimi sprawami właśnie. I oni pracowali, troszczyli się o te wszystkie rzeczy ziemskie tak bardzo, że nie mieli czasu już dla Boga. Bóg został wyparty z ich życia. Zauważyliście, że diabeł robi to samo w tych dzisiejszych czasach? Wypiera Boga z naszego życia. I wypiera też ten czas dla Biblii, ale nie przez zło. Niektórzy zajmują się złymi rzeczami, typu pornografia lub przemoc. Diabeł zdaje sobie z tego sprawę, że z niektórymi nie uda mu się w ten sposób, więc on wypiera Boga poprzez inne rzeczy. Takie bardziej legalne. Twoja praca na przykład, przecież to nic grzesznego. Weźmiesz sobie teraz więcej pracy. Potem musisz mieć trochę więcej odpoczynku dla siebie i ani kiedy się obejrzysz, dochodzi do końca dnia, ty nie miałeś nawet 5 minut, żeby spokojnie usiąść i mieć czas dla Boga. Czy również to zauważacie w swoim życiu? I to jest właśnie diabeł. To jest diabeł, wypierający Boga z waszego życia poprzez takie małe rzeczy. Po troszku, po troszku, po troszku, aż cały twój dzień jest wypełniony, może nie grzechem, ale tymi legalnymi rzeczami. Jedzeniem, piciem i możecie taką listę bardzo długą sobie zrobić, czym jest wypełniony. Aż pewnego dnia, jak czytamy, ogień spadł z nieba i ludzie zostali wyniszczeni. I tak samo będzie za dni Syna Człowieczego. Głównym grzechem za czasów Lota, kiedy czytamy rodzaju 19, to znowu był grzech seksualny. Były dwóch posłańców przyszło do Lota, którzy dobrze wyglądali. Także ludzie z Sodomy zaczęli pożądać tych mężczyzn. I Lot powiedział, nie, nie, weźcie moje córki, a oni powiedzieli, nie, my chcemy ich. I zobaczcie, jaka perwersja nastaje w ostatnich dniach. Jezus powiedział o tym, że będzie bardzo dużo homoseksualności. Mężczyzna pożądający mężczyznę. I wiecie, zawsze to było, nawet od czasów Sodomy, to już mija 4000 lat. To nie jest nic nowego. Mężczyzna leżący z mężczyzną, kobieta z kobietą, nienaturalny seks i w tym jest rzecz. Będzie tego mnóstwo w dniach ostatecznych. Zdrada, cudzołóstwo, pornografia, mężczyzna z mężczyzną, kobieta z kobietą, nienaturalny seks. Tak jak w Sodomie. I ciekawe, jak dużo o tym Jezus mówi, że w głównym takim dominującym grzechem będzie właśnie ta seksualność. I że było to za czasów Noego i Lota. Można tutaj zauważyć taki rozwój tej perwersji, że tego było im za mało. Ja to nazywam takim prawem malującego zysku, czyli że za każdym razem, kiedy oni sięgali po ten grzech, grzeszyli, to coraz mniej im to sprawiało przyjemności. I za każdym razem, kiedy dopuszczali się tego grzechu, to było im tego mało, to ich nie satysfakcjonowało. I taki człowiek za każdym razem szuka tej oryginalnej przyjemności, którą miał za pierwszym razem grzesząc. I wtedy jest nienasycony ciągle. I kiedy jestem już znudzony, to sięga wyżej po różne środki perwersji. Kieruje taki swoją ohydną pożądliwość w stronę zwierząt, a nawet małych dzieci. Z tego dzisiaj właśnie masa. Perwersja. Dlatego właśnie, że ludzki umysł został tak zepsuty. Zatem w dniach ostatecznych będzie dużo seksu, przemocy, terroryzmu. I kiedy te rzeczy się dzieją, możemy wiedzieć, że przyjście Pana jest całkiem blisko. I Bóg chce nas od tego zbawić i chce, byśmy byli Mu świadkami. I jakże odmiennym świadkiem był Noe wobec Lota. Noe był takim prawym człowiekiem, który prowadził całą swoją rodzinę w pobożny sposób, ale Lot również mianował się wierzącym, który miał ogromne powiązanie z największym człowiekiem w tamtych czasach, z Abrahamem. Jednak zamiast docenić to powiązanie z tym największym człowiekiem w tym kraju w tamtym czasie, on to zignorował i poszedł za światem.
I gdyby on nie znał tego największego człowieka w kraju, Abrahama, no to wtedy nie miałby jakiejś tam może szansy. Jednak wyobraźcie sobie, że on miał takie powiązanie do Abrahama, był bratankiem, a jednak popadł w grzech. To było okropne. Dużo gorszym jest, kiedy słyszymy cudowne prawdy z Pisma i wtedy idziemy grzeszyć. I popatrzmy, jak Lot prowadził swoją rodzinę. Jego żona nie była zainteresowana sprawami Pana, a jego córki? Miał dwie córki, one chciały wyjść za bogatych ludzi, wpływowych jakichś ludzi w Sodomie i oni wszyscy tam zginęli. A Lot, kiedy wyciągnął swoje córki i zięciów z Sodomy i mówił do nich, to jest w rodzaju 19, werset 14. I te córki jeszcze nie były zaślubione, one były dopiero zaręczone. Werset 14. Wyszedł wtedy Lot i powiedział zięciom swoim, którzy mieli pojąć jego córki za żony, mówiąc: wstańcie, wyjdźcie z tego miejsca, bo Pan zniszczy to miasto. Ale zięciom wydawało się, że żartuje. Wyśmiali go. Locie, wczoraj piłeś z nami, bawiłeś się, a teraz mówisz o piekle? Daj spokój, Locie. Naigrywasz się z nas? I tak się dzieje właśnie ze światowymi chrześcijanami. Wszyscy widzą, jak oni żyją. Żyją tak, jak ten świat żyje. W każdym razie pochwycił swoją żonę, córki. Jego zięciowie nie chcieli słuchać. Ale serce żony Lota było tam gdzieś w Sodomie i odwróciła się. I stracił swoją żonę, bo stała się słupem soli. I wtedy ogień z nieba spadł na ziemię. On wtedy uciekł z nimi, z córkami w góry i myślał, że je ocalił, jednak on je stracił również. On nie stracił córek z powodu tego, że umarły fizycznie, ale z tego powodu, że dopuściły się kadzieroctwa. Wyobraźcie sobie ojca, który dopuszcza się tego z córkami. I jego własne córki do tego podżegały. I wyobrażacie sobie, jak źli oni się stali, zepsuci, żyjąc tam w tej Sodomie? I nie zapomnijcie, że oni tam się udali tylko po to, żeby zarabiać pieniądze. Osiedlili się tam. Pamiętajmy, że Lot wybrał Sodomę, miał taki wybór. Kiedy Abraham mu powiedział, pójdziesz w lewo, to ja w prawo. Zdecydował, że pójdzie tam i będzie czerpał zyski w bogatym mieście. Ale wraz z tymi pieniędzmi przyszło do jego domu zepsucie, jego żony, jego córki. I nie wiem, gdzie dzisiaj Lot jest. Ale jeśli w jakiś sposób nawrócił się w ostatniej minucie, by pójść do nieba, jakże smutne musiało to być, kiedy stracił żonę, córki, pożądając pieniędzy, ponieważ nie miał standardów jako ojciec dla swoich córek, by się wyszły za mąż. Już dużo lepiej by było dla jego córek, gdyby nigdy nie wychodziły za mąż, niż by być zaręczonymi z tymi niedoszłymi zięciami. Drodzy bracia i siostry, ja mówię o XXI wieku. Jesteśmy bardzo blisko przyjścia Pana i widzimy wszystkie te rzeczy, które wam powiedziałem. I w kościele, w tym kościele słyszałeś ostrzeżenia, które mogą cię zachować. Tak, byś był gotowy na przyjście Pana, ale nie tylko ty, ale tak jak Noe wraz z żoną i rodziną. A jeśli macie synów lub córki, to wraz z ich żonami lub mężami. Pomódlmy się, by Bóg nas zachował. Skłońmy nasze głowy. Niebiański Ojcze, wiemy, że żyjemy w ostatnich dniach. Nie chcemy ignorować grzechu nigdy więcej. Chcemy być ostrożni z naszymi przyjaźniami. Chcemy być ostrożni, z kim spędzamy nasz czas oraz jak spędzamy ten czas. Nie chcemy tracić czasu Tobie należnego na rzecz innych spraw. Pomóż nam być ludźmi mądrości, by obierać Ciebie jako pierwszego we wszystkim. Słyszeliśmy tak wiele w tym kościele. Pomóż nam, Panie, modlimy się. Zachowaj wszystkich tych ludzi, którzy tu siedzą. Wielu z tych młodych ludzi nie zdaje sobie sprawy, że diabeł tylko czeka, by ich ogarnąć. Proszę, Panie, zachowaj ich od tego zwiedzenia szatana. Modlę się, by niektórzy z tych tutaj dzisiaj oddali swoje życie Chrystusowi całkowicie. Całkowicie. I by szacunek do Boga wszedł w życie wielu. Modlimy się w imieniu Jezusa. Amen.